Siemanko, ja jestem Wewok, aby witać Cię w kolejnym odcinku na moim kanale po naprawdę długiej przerwie. Jak widzicie, obecnie gramy sobie w Minecrafta i ogólnie... Na początku bardzo chcę Was przeprosić za to, że jest w ogóle mnie nie słychać na filmie przez początek i z całego serducha Was za to przepraszam, ale po prostu za głośno miałem muzykę włączoną w Minecrafcie, ale potem jest już lepiej. Więc z góry Was przepraszam i lecimy do odcinka. Długo nie było odcinków na moim kanale. Dobra, powiem wam szczerze, no nie chciało mi się po prostu nagrywać odcinków i stwierdziłem, że nagram taki luźny teraz odcineczek, że Minecrafta jest ze mną, do oldschoolowy, którego zapewne znacie bardzo. Dzień dobry, witam. Więc tak, no dzisiaj po prostu będzie zwykły, luźny odcineczek z Minecrafta, mam nadzieję, że wam się spodoba. No i lecimy. Do niczego mi idzie. Zagramy właśnie te 13 rund party. No i tyle, co nie? Taki luźny odcineczek. I bardzo was przepraszam, że ostatnio regularność na moim kanale jest bardzo słaba, ale to jest spowodowane z tego powodu, że po prostu no nie mam jakoś w ogóle jakby chęci do nagrywania i po prostu no nie chce mi się nagrywać. Jestem z wami szczery. Nie jak inne youtuberzy popularnie. Po prostu chcę wam powiedzieć szczerze, czemu nie nagrywam tak często. No ale też brakuje mi czasu, bo jak wiecie, w tym roku mam egzaminy. No może nie w tym roku, już za 2 tygodnie mam egzaminy niecałe. Więc trochę też mało mam tego czasu. Ale ogólnie mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. I jutro najprawdopodobniej, ale nie obiecuję, bo wiecie jak to jest z moimi obiecankami, że oczywiście mogę tego nie dotrzymać. Więc jutro najprawdopodobniej, nie obiecuję, może pojawi się live i będzie to mocny live. Do oldschoolowy może wam udowodnić, że będzie się działo naprawdę mocno. Drugie miejsce. Ja 10. A tak w ogóle to jeszcze jedna ważna informacja, dzisiaj już będzie ten live, ponieważ WWX tego nie wstawi jeszcze w piątek. No, nagrywam to w piątek, ale dzisiaj będzie live. No. No, więc tak. No. I zobaczycie, co będzie na live, bo będzie wiele nowości, jeśli oczywiście to wypali, bo mam nadzieję, że to wypali. Że mi znowu... komp nie będzie tak mocno ścinał na live, że nie będzie dało się tego oglądać, a po drugie streamować. Więc zobaczymy. Ostatnio zrobiłem czystkę komputera, zoptymalizowałem całego Windowsa, więc powinno jakoś śmigać. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz wracamy już do gry, bo tu nie będziemy się rozgadywać za bardzo. Jak tam oldschoolowy w ogóle u ciebie, możesz opowiedzieć widzom. Oczywiście link do kanału do oldschoolowego będziecie mieli w opisie, możecie zostawić tam subikamu. A ty opowiedz, co tam, jak tam u ciebie widzą. Widzowie pewnie ciekawi są. A no są ciekawi, bo miałem oczywiście wstawić odcinki, które mam nagrane, ale nie chce mi się ich montować. Miałem podobnie niestety i przez to odcinki były raz na 2 tygodnie. No ale cóż. W wakacje postaram się powrócić z pełną regularnością, tak jak mówiłem, ale nie obiecuję, że to mi się uda, co nie? No i widzicie, spadłem, no niestety. Czy 7 będziesz? Najprawdopodobniej. Ja jeszcze żyję. Dobra. A wystarczy tylko biegać, patrzeć do góry, po prostu uciekać od tych kowadeł i łatwo. 3 osoby. Dobra, koniec czasu. No mnie oczywiście dało jako trzeciego, bo ja muszę mieć pecha zawsze, bo tu nie daje egzekwo pierwszego miejsca, tylko jak zwykle jest gówno. Teraz dużo przyjemniejsza gierka.
Może jakiś komentarz tutaj? No, jak widzicie, tutaj są kolorki i musimy tutaj po prostu w odpowiednim czasie wejść na dany kolor! Jo, widzieliście to? Ej, zobaczysz tą akcję na tym, na filmie, to się zdziwisz, jak się uratowałem w ostatniej sekundzie. No, miałem też już coś podobnego, nieraz. Aha, i ktoś odpadł na tej rundzie, gdzie był ten sam kolor dwa razy pod rząd. No brawo. Dlaczego ja słyszę tą muzyczkę z Minecrafta twoją? Musisz ją wyłączyć. Czekaj. No, może źle ci poradziłam, bo teraz nie zdążysz dobiec. No właśnie! Tak, oto kończy się. Tak naprawdę to była ukryta. To była ukryta strategia. I tak oto kończy się moja piękna przygoda, która długo trwała z kolorami. Ale ja też zginąłem, bo się patrzyłem. Patrzyłem się, nie wiem, gdzieś w róg ekranu zamiast grać. Także no, bo jestem głupi, no. Bo generalnie ja w to grać nie potrafię zazwyczaj. Ja słabo tutaj. I nie jest dzisiaj jeszcze mój dzień na dodatek, więc dzisiaj będę miejsca gdzieś tak w drugiej, trzeciej dziesiątce. Chociaż dwa podia zaliczyłem wcześniej, a teraz 17. Ja 19. No także to nie są dobre miejsca, trzeba je z pewnością poprawić w tej grze. Oj, tu trzeba tylko i wyłącznie mieć partię. Ej, owszem, gdzie spadnie wózek? Na 4 minuty 51 sekund pierwsza fala jest. No i oczywiście, co ja musiałem przegrać oczywiście, bo... Chociaż czekaj, zdążę, jest. Udało się. Dobra, wyłączyłeś teraz tą muzykę? No. Dobra. Mamy to, znalazłem wózek. Czemu nie mogę wejść do wózka? Nie mogłeś? No nie mogłem wejść. Ej, szkoda. No dobra, to ja jeszcze żyję. Może mi się cokolwiek uda, choć wątpię. Bo ja szczęście tu mam... Nie mam szczęścia, w ten sposób powiem. Aha. I zostało 5 osób, gdyż... A nie, ty jeszcze żyjesz, dobra. No żyję, okay. Ale nie mogłem przez chwilę wejść do wózka. Nie, no bo tak myślałem, że zginąłeś. No tak. Nie. Jest! Wsiądź! Klikaj! Dobra. No nie mogłem wejść, rozumiesz? Dobra, 4 osoby, czyli już jeden z nas na pewno będzie na podium. To jest dobra. Chyba tych dwóch... Gdzie te wózki? Kurde. No i... nic. Ej, nie mogę! Nie mogłem wejść! Widziałeś to? No, widziałem. Ale przegraliśmy sromotnie tą rundę. Ej, ale nie mogłem... Nie działało mi to, nie wiem czemu. Naciskałem prawy przycisk myszy i nie mogłem wejść. I czwarty jeszcze! No i mnie wrzuciło na podium. Przecież to jest chore. No to jest, no powinno być egzekwo trzecie miejsce, no ale niestety ten serwer jest chamski. On premium, bo ja oczywiście taka smutna historia, hashtag smutna historia, możecie napisać w komentarzu, że... Bo miałem Minecrafta premium, kupiłem w 2014 roku. I w 2000, tylko że miałem na konto brata, bo wtedy jeszcze byłem bardzo młody. I w 2016 roku brat zmienił konto i oczywiście przez to, znaczy hasło do konta, i przez to wylogowało mnie wtedy z konta ten launchera po prostu do Minecrafta i o drugie miejsce. I po prostu mnie, no... No i nie mogłem się później zalogować, przez co straciłem Minecrafta, a później jak zmieniłem komputer, no to już definitywnie mi ten login wygasł. Więc musiałem sobie pobrać ten premium, no bo sorry, nie będę drugi raz kupował, tak? To się nie opłaca. Dobra.
No a teraz musimy się zatrzymywać na światłach. Zgadza się. Mam, jestem jedną kratkę do tyłu, niestety. Dobra, teraz jestem już trzy kratki do tyłu, kurde. Cztery. O! No, co to było? Czemu tak długo? Ja piąty. Ajajaj. Tuż przede mną, znaczy tuż za mną, ale... No kurde, co tak długo było zielone? No zawsze jest taka fala, że jest krócej, krócej, dopiero dalej jest dłużej. Znaczy oczywiście to jest losowe, aczkolwiek... Wypowiedziałbym się na ten temat szerzej, ale to będzie... To będzie zbyt nudne. My musimy uważać, żeby nie wpaść w lawę. No ty ciulu! Ej, wchodzi mi na białe bloki specjalnie. Smutno, to ja też komuś wezmę. Mam jakiegoś Steve'a, który jest ubrany tylko w majtki, także ja mu tutaj... Niech poczuję go gorąco na swoim ciele. Cześć. No i gościu za chwilę dzięki mnie odpadnie. Ej, ale... No i czemu mnie cofnęło? No, mnie cofnęło znowu, no. Jak ja nienawidzę mojego internetu. Bo nie dość, że oczywiście nawet takie zadupie, że tu światłowodu nie poprowadzą nawet. To co? To kurczę, jeszcze oczywiście jak zwykle rodzice musieli najtańszy internet, jaki był, radiowy. Po prostu prędkość pobierania w dzień to jest 40 kilobajtów na sekundę, także szkoda, szkoda w ogóle gadać, szkoda strzępić ryje. Jesteśmy w pierwszej czwórce. Wyprzeć tego trzeciego ziomka. Proszę cię, musi być podwójne. Ej, wyprzedziłem tego gościa, co był na pierwszym miejscu. Chyba wygram. Jest! Wygrałem. Ósmy. A ty ósmy? O kurde. Tak spadłeś? No. A, szkoda, szkoda. No to jeszcze cztery gierki. Wybuchowy Berek, One in the Chamber, ślepy zaułek oraz... Sleep. Także... Możecie napisać w komentarze, jak tam wam kwarantanna mija. Tak, i jeszcze jedna rzecz, chociaż już odcinek, no, ponad połowa minęła, ale żebyście napisali, za którym teamem jesteście, ja czy WWX. A za to wam przypniemy serduszko. Of course. Taki deal. I zapomniałem przypomnieć, bo prawdziwy youtuber zawsze przypomina o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, ale zrobimy to w oryginalny sposób. Ostatnio weszła w petycja, co nie? Powiedz, że Andrzej Duda, nasz prezydent, złożył taką petycję, że jeśli, nie zostawisz subskrypcji na kanale oraz nie zostawisz lajka pod filmem, to wtedy musisz płacić 500 zł mandatu. Powiedz, że takie coś jest, dolskulowe. No owszem, to jest 500 minus. To jest nowy program, który ma na celu ochłocić obywateli Polski z kasy. Właśnie. I jeśli nie zostawicie subskrypcji i lajka pod tym filmem, no to wtedy dostaniecie 500 zł. Będziecie musieli zapłacić. Więc koniecznie musicie zostawić suba u mnie i u Jakuba O i lajka pod filmem i wtedy nie dostaniecie, nie będziecie musieli zapłacić 500 zł kary. No także naprawdę się opłaca, zaoszczędzicie pół tysiaka. Który byłeś? Ja byłem piąty. Ja dziesiąty. Dobra. Uciekamy, uciekali, było coś takiego.
Dobra, mam nadzieję, że tu nikt za mną nie biegnie. YouTuberzy, nikt was sobie nie wierzy. Ej, w ogóle no ostatnio oglądałem takiego cringe'owego YouTubera, nie wiem czy kojarzysz, Kacper Bloński się nazywał. A kojarzę. Nie wiem, taki podobno bardzo miły chłopak, ale straszny mnie cringe złapał, kiedy go oglądałem. Podobno odszedł z Teamu X, nie wiem co już, czy słyszałeś. Oczywiście, że słyszałem. A nie wiem, czy to jest w sumie prawda, bo... Nie wiem, ja i tak tego nie oglądam, mnie to nie interesuje, ja oglądam inny content na YouTubie, trochę mądrzejszy. Według mnie, bo takie coś to... Zatam... O kurczę. Ktoś mnie prawie zabił. Czemu ale nie mogę tam skoczyć? Ale prawie robi wielką różnicę. Moja taktyka. Ja mam swoją taktykę. Ja wolę przeczekać, ja wolę być defensywną postawę wykazywać. No ja skasowałem Krzychu 258. No ja typiarę jedną też skasowałem na początku, ale to był taki fart. Ona wyciągała łuk i ja akurat strzeliłem. No wielokrotnie, takie akcje mi się też wielokrotnie zdarzały i był stres. Nie wierzę, no zlikwidował mnie. Ale piąte miejsce jest bardzo dobre. Czekaj, bo tu ten ziomek się celuje, ja nie wiem czy ten, bo on na pewno będzie pierwszy, jak ja tu wejdę. Ten głupi, ten, jak on się nazywa? Hihoshi-kun. Hihoshi-kun. A, okej. Okay. Kiyoshi-kun. A gdzie ty jesteś? Ja na górze, ja na murach. Co? Jakim cudem ja tam byłem i ciebie nie widziałem? A mnie chłop zlikwidował. Jest! Kiyoshi-kun wyeliminowałem. Już 3 osoby w tym meczu. I gdzie jest ostatni ziomek? Karolina jest 70 metrów ode mnie. Gdzieś tam. Dobra, no, lecę. Sobie. Lecę do niej. Już tak gdzieś na środek biegnę. Czekaj, gdzie ona jest? 40 metrów mi kompas pokazuje. Wow, odcinek 17 minut trwa. To grubo. Ładnie. O, tutaj. Tutaj ona jest. Także zaraz ją wyjaśniamy. Słuchaj. No, kto pierwszy strzeli? Chwila prawdy. No dalej, wychodź. Nie wyjdzie, no i będzie się kryła. Kurde. Będzie czekała do końca czasu. I... Taka będzie jej metoda. Trzy... Dobra, wbijam. Kurde, zabiła mnie. Zabiła ale dobrze mnie. Widziało. No bo ona była ten, bo ona ten, właśnie jak się wchodzi to jest najgorzej, bo z napiętym łukiem chyba, nie wiem czy się da iść, z napiętym łukiem da się chyba, ale nie wiem czy się da. Nie znam się na Minecrafcie aż tak dobrze. Trochę terenu mam dla siebie. Okej, okay, odetniemy sobie jakąś typiarę, bo żeby było śmiesznie. Żebym ja tylko z tego nie spadł, stary, ile ja terenu mam. No nie, jakiś typek tu wlazł. No i patrz, to ten Kiyoshi-kun, kurde. Dobra, ale będę może miał podium. Co ty na to? Super. No co fnęło mnie, no... Ja nie wierzę w ten mój internet. Kurde, no ja po prostu trzeba zmienić dostawcę, już ja nie mogę. 5G, bo 5G oczywiście za rok do mnie dotrze. No i oczywiście co we WX trzecie miejsce, ja też bym miał kurde podium, gdyby oczywiście mnie nie cofnęło. Dobra, moi drodzy, została ostatnia nam gierka. Tak, oczywiście gratulacje za podium. Dziękuję zawsze bardzo. Zawsze trzeba to docenić. Dobra. Dobra. Zakupałem sobie te 4 szesnastki śnieżek. I teraz będziemy uciekać. Ale mnie podkopał! A ja sobie uciekam, niech się biją, kurde.
Mnie nie interesuje. Niech się biją, co mnie to interesuje. O, tu jest jakiś gościu, co ma taki skin jak ty, tylko że... A nie, trochę inny. A i... Nie było trudne pokonanie go, znaczy on spadł na niższy poziom, jeszcze nie został pokonany, bo to jest taki dwupoziomowy splich. Chodź tu. A ty jesteś na drugim czy na pierwszym poziomie? Ja jestem na... Nie wiem, które dla ciebie jest pierwsze, które drugie, ale jestem tam na tym wyższym poziomie. O kurde. No ja jeszcze żyję, bo ja uciekałem przez jakiś czas, a teraz podkopałem jednego gościa i teraz się biję z jakąś brunią. A dobra, w sumie od niej pouciekam, niech znajdzie sobie kogoś innego, co mnie ona interesuje. Ja mam już, znaczy nie mam jeszcze dziewczyny, ale niech ona myśli, że mam. Tak, jeśli któraś z koleżanek z mojej klasy ogląda ten film, no to wybaczcie. Smutna prawda wyszła na jaw. Przepraszamy, że w ogóle tak mało się odzywamy, ale skupiamy się na grze i wiecie, jak to jest pewnie. No jeszcze jak. I po drugie, bardzo dawno nie nagrywałem i nie potrafię przyzwyczaić się do nagrywania tego typu filmów. Dokładnie. Bo zazwyczaj nagrywam filmy typu, kurde, jakieś newsy, co nie, no to od razu no, zrobiłam postać Freeza, w sensie narysowałem. No. Tu miałem wszystko, to ma tacy. Wygrałeś? Nie. Ledwo nie? Przeżyłem. No bo się, no nie, bo licznik się zmienił z 8 do 7 osób, to ten i taki... I wydech. Ledwo przeżyłem. To no, były ale dobra, w siódemce będzie. Od śmierci. No, może jeszcze jottometry od śmierci. Czyli, nie, to joktometry, bo jotto to są w górę. Dobra, no będzie remis. Dobra, ja sobie na dół zeskoczę, żeby jeszcze kogoś zabić. Ale 7. 6, nie, no super! Mnie jako 5 dało. Dobra. No dobra, zaczęły się od nowa gierki, także kończymy odcinek. My bardzo wam dziękujemy za oglądanie odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale. Nie będę wam pokazywał żadnego przycisku subskrybuj na palcu, bo to już jest w sumie nudne i trzeba coś optymalnego dać. I bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę subskrypcji, bo inaczej dostaniecie mandat 500 zł. Tak, to jest potwierdzone info. Więc... Zespołałem. Więc trzymajcie się i piono!